Dzień dobry, witam Państwa. Witam Weroniko. Dzień dobry. Moi drodzy, jesteśmy w sadzie u Państwa kotów, Weroniki Kot. Jest to kontynuacja naszego filmu, który kręciliśmy na wiosnę. Na wiosnę, gdzie aplikowaliśmy w tym sadzie, zmęczonym sadzie Waszym, gruszowym, karbomat w wersję naszą posypową i karbuchumik 20-meszowy polowowy. Weroniko, oceniaj. Ty jesteś tutaj osobą, która ma najlepszy kontakt z tą gruszą. Także powiedz nam, co sądzisz o tym waszym sezonie. Wiemy, że nie był łatwy. Tak, ten sezon nie był łatwy, zresztą jak każdy inny, ale ten wyjątkowo był trudny ze względu na wiosenne przymrozki. Przede wszystkim chroniliśmy cały czas sad nawodnieniami. Siatki myślę, że też bardzo dużo dały. Ale tak, dużo pracy. Stresu, nerwów. Stresu, nerwów, dokładnie. Ale udało się. Tak, jesteśmy na kwaterze konferencji na podkładce Kuelina, która została posadzona w zeszłym roku. Jest to nasz pierwszy rok owocowania, jak widzimy. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zbioru, jaki tutaj szacujemy, to będzie około 25 ton. No i myślimy, że to jest właśnie dzięki tym preparatom firmy CarboHort, ponieważ widzimy tutaj zdecydowanie większy wzrost, bo wiemy, że inni mieli ogromny problem, gdzie mieli drzewa posadzone właśnie na tej pokładce Kuelina ze wzrostem, z równomiernym wzrostem przede wszystkim. U nas wzrost był równomierny, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Widzimy również wigor tych drzew, że on jest zdecydowanie lepszy po zastosowaniu tych preparatów. Tak, kolor, także jesteśmy również bardzo zadowoleni. Technologię węglową, którą prezentuje nasza firma, wdrożyliśmy tutaj na wiosnę, rok temu. Po rozmowie z tatą właśnie na temat jakby żywności poprawy tej gleby, tato stwierdził jednoznacznie, że jest to grusza po gruszy, tak? Czy tak, jest grusza to po sadzie, jak to było? Sad po sadzie, czy jest to już czwarty raz w tej samej lokalizacji. W zimie w zeszłym roku był wyrwany zaraz po zbiorach Golden, kwatera Goldena i zaraz na wiosnę zostały posadzone w kwietniu grusze, więc pierwszy raz w tym miejscu mamy gruszę, co prawda, ale jest to sad po sadzie, więc ziemia była bardzo przemęczona i jesteśmy w szoku, że to tak wszystko zaowocowało. A też wiemy, że grusza wymaga jednak lepszego potencjału glebowego. Ta gleba musi być bardziej odżywiona, dlatego nasze produkty miały sprawić, żeby ta gleba była bardziej oddychająca, bardziej przepuszczalna. Użyliśmy tutaj karbomatu, takiej sypkiej wersji. To poszło około chyba 5 litrów pod jedno drzewko karbomatu, plus stosowaliśmy karbuchumik polewowy. To był tylko jeden zabieg, moi drodzy, w tym sadzie. W tym roku oczywiście jest kontynuacja jakby poprawy żywności tej gleby, bo poprawa żywności gleby nie odbywa się bardzo szybko. Proces glebowy, który w glebie zachodzi, jest to długa praca mikroorganizmów glebowych, tlenu, także węgiel organiczny, który my posiadamy w naszej firmie, ma nam dostarczyć trwałej, najlepszej materii organicznej, która jest nam w stanie na lata kondycjonować glebę. Dlatego tutaj karbomat, który jest w stanie w tej glebie pracować nawet do 20 lat. Węgiel organiczny, który jest zawarty w tym glebie, jest pożywieniem dla mikroorganizmów glebowych. Karbomat miał nam tą glebę napowietrzyć, ponieważ potrzebujemy tlenu. Karbuchumik miał nam sprawić to właśnie, żeby te drzewka dostały szybszego takiego wigoru, takiego lepszego, szybszego startu. Karbonat potrzebuje więcej czasu. Jeszcze mamy właśnie temat tej suszy, która w wcześniejszych latach bardzo nam doskwierała i w tym roku również czekamy cały czas na deszcz, a jednak cały czas szło to nawadnianie, dodatkowe koszty i to wszystko, ale zauważyliśmy z tatą, tak jak rozmawialiśmy wcześniej na naszym spotkaniu, że dzięki tym preparatom gleba została tutaj, zatrzymuje się w niej ta woda inaczej zawsze po opadach. Retencja wody w glebie jest bardzo ważnym elementem, ponieważ pobór wszystkich składników pokarmowych odbywa się przy odpowiedniej wilgoci gleby. Kiedy mamy duże przesuszenia, mamy pewne składniki, które się uwsteczniają. Wilgoć bardzo pozytywnie wpływa na całą też biologię glebową, mikroorganizmy glebowe. Jeśli będzie sucho, nie będzie tych mikroorganizmów glebowych na tym poziomie tych 30 cm gleby, której najbardziej potrzebujemy, będą one głębiej, tam gdzie ich nie potrzebujemy. Karbuchumik, ekstrakt węglowy humusowy, który jest takim naszym szlagierowym produktem właśnie do podlewania czy to w sadach, czy warzywach. Ogólnie każda gleba, każdą glebę kondycjonujemy karbuchumikiem. Widzimy,
bardzo duży potencjał jakby magazynowania wody, opadu deszczu, który jest czasem zbawienny po prostu. I nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasze gleby nie potrafiły tej wody magazynować. To będzie nam się w całym cyklu wzrostu uprawy roślin bardzo mocno nam się to będzie odbijało, szkało się po prostu i tyle. Weroniko, powiedz mi, co będzie po zbiorach? Tak, teraz jesteśmy jeszcze w fazie zbiorów, dopiero je rozpoczęliśmy, mamy aktualnie 2 dni przerwy, ruszamy później również dalej. Gorący okres macie. Tak, mamy gorący okres, ze zbiorem dalej ruszamy konferencji i to pochłania nas cały czas teraz, ale myślę, że po zbiorach będzie trzeba dalej zadbać o ten wigor tej ziemi, ponieważ planujemy również na przyszły rok, że dalej w tym miejscu będzie sad gruszowy, także chcielibyśmy jak najbardziej zastosować również te preparaty ponownie, żeby cały czas jakby poprawiać ten wigor. Bardzo się cieszę za to, że zauważyliście naszej firmie, naszym preparatom, że dbałość o glebę staje się w Państwa gospodarstwie takim ważnym elementem. I widzicie z tego korzyści dla swoich roślin, dla waszej firmy. Także polecam Państwu bardzo gorąco nasz karbohumik 20-meszowy z firmy Carbohort. Jesteśmy polskim producentem, polską rodzinną firmą, która tworzy produkty doglebowe, kondycjonery glebowe, ale też biostymulatory, które też były spotkane w tym gospodarstwie, ale to może później, w kolejnym materiale. Także co? Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.